Nazywam się Tatiana Halicka. W Jutro Medical pełnię funkcję koordynatora zespołu pielęgniarek. Studiowałam w dwóch krajach. Studiowałam na Ukrainie też pielęgniarstwo, ale również tu w Polsce studiowałam na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i ukończyłam studia magisterskie, więc jestem magistrem pielęgniarstwa, a od niedawna specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Czy od zawsze wiedziałaś, że będziesz pielęgniarką? Nie od zawsze. Po maturze stwierdziłam, że nie idę na studia, tylko zobaczę troszeczkę, jak wygląda życie i co chcę robić. I pracowałam w takiej fundacji, która opiekowała się dziećmi chorymi na różne choroby, więc podobała mi się współpraca lekarzy, pielęgniarek i również psychologów, pedagogów, więc zaczęłam się zastanawiać pomiędzy psychologią, pedagogiką a pielęgniarstwem, coś medyczne, coś takiego, co daje większą satysfakcję, więc stwierdziłam, że jednak idę na pielęgniarstwo. I to mi się spodobało. Jeszcze bardziej się nakręciłam, kiedy już byłam na studiach i stwierdziłam, że jednak ten zawód jest takim perspektywistycznym, bo można dużo zrobić, można się rozwijać i ten zawód nie stoi w miejscu. Codziennie coś się zmienia, wiedza dochodzi nowa, więc to mnie fascynuje. Ja staram się podchodzić do pacjenta bardzo holistycznie. Co na to się składa? Tutaj zwracam uwagę na edukację. Edukacja, dodatkowo profilaktyka, to takie prewencja zachorowalności, więc i dodatkowo leczenie. Jakby trzy składniki, które bardzo ważne w mojej pracy. Pomijam wiedzę, pomijam empatię i tak dalej. To wszystko powinno być. Natomiast te trzy składniki, które powinny się łączyć w podejściu do pacjenta, bo powinniśmy edukować, jeżeli pacjent wie, na czym polega zachorowanie, na tą czy inną chorobę, on będzie się starał inaczej ułożyć sobie życie, wdrożyć jakąś dietę i tak dalej. Więc już tu jest pewna prewencja i ta profilaktyka wchodzi. Więc tutaj często staramy się, ja staram się edukować, jakoś tam w jakiś sposób nakierować pacjenta, no i też leczenie. Leczenie jak najbardziej, natomiast tutaj też staram się budować z pacjentami taką szczerą relację, ponieważ nie każdy lubi przychodzić do przychodni. Większość osób się stresuje, często zapominają o jakichś objawach, zapominają, co chcieli zapytać lub jakie sprawy załatwić tu. Więc w momencie, kiedy pacjent czuje się swobodnie, rozluźniony, możemy porozmawiać sobie jak przyjaciele, jest dużo łatwiej i dużo łatwiej później wrócić pacjentowi do pielęgniarki, lekarza czy asystenta. Więc dla mnie to jest bardzo ważne. Taka międzyludzka relacja szacunku i też takiego właśnie podejścia ludzkiego. W ogóle zaczęłam pracę swoją zawodową w szpitalu, na oddziale pediatrycznym, tak jak dzieci bardzo lubię, więc fajnie było, bardzo mi się podobało, natomiast chciałam też zobaczyć coś innego. Trochę pracowałam w takich dużych sieciach przychodni i troszeczkę zaczęłam czuć się taka poszukująca czegoś większego. Rozwoju, bo czułam się w takim etapie stagnacji, więc szukałam czegoś nowego i zaczęłam przeglądać różne oferty. Natomiast Jutro Medical dopiero powstawało i znalazłam tą ofertę. Zadzwoniłam, złożyłam swoje CV, skontaktowali się ze mną i jak zaczęliśmy rozmawiać wstępnie przez telefon, jak to ma wyglądać, poczułam, że to jest to, że w tym wezmę udział, ponieważ to jest budowanie z podwalin, od pierwszego kamyka. Więc tu można zbudować pielęgniarstwo tak, jak będziemy chcieli. Tak, jak chcemy, żeby go spostrzegało całe społeczeństwo. I to jest moje takie marzenie, żeby ten zawód bardziej się rozwijał, a w tej firmie, która kładzie nacisk na nowe technologie, na taką zespołowość, to jest możliwe. Dlatego stwierdziłam, że tak, aplikuję, idę dalej.